Witam Was na dzisiejszym odcinku na moim kanale. Ja jestem FNAF Gamer. Muszę zmienić tą nazwę, bo już nie nagrywam FNAF. W czasie tego lotu hipernapęd będzie potrzebował całej dostępnej mocy, młody. Załatwicie to z czujim, prawda? Nie ma sprawy. FNAF nie nagrywam długo, a wiecie, że ostatni raz FNAF nagrałem parę miesięcy temu, a dalej nie zrzuciłem odcinka z piątej nocy? Jestem debilem, wiem. Za niedługo planuję to wrzucić. Jestem chory psychicznie, ale okej. I tak BTW. Tą muzykę muszę. No więc witam Was wszystkich. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Zaczynamy misję. Let's go misja. Ostatni raz nagrywałem miesiąc temu. What? Dobra. Czytajcie napisy, no bo co mam powiedzieć? No, przeczytajcie sobie, bo to ważne. No, przeczytaliście sobie chyba, więc mogę pominąć. A jak nie, to sobie cofniecie. Jak się tam dostaniemy? Osłony rezonują w częstotliwości frakcyjnej. Zatrzymają wszystko, co jest wolniejsze od światła. Podejdziemy do lądowania z prędkością światła? Tak. Dobra, czuj, szykuj się. Przecież podrywam! Tak, tobie jest zimno? Za tą granią jest kanał burzowy. Tamtędy wejdziemy. O. Śmieszne są te roboty. Tam coś jest. Tam coś u góry jest. No dobra, wydajcie. Nie da się tak po prostu zaszmachlować. Dziękuję. Tu coś się świeci. Musi być tu coś, czego moglibyśmy użyć. Naprawimy go później. Ty, możesz to przeciąć? Ostatnio jak zauważyliście większość serii, bo to było w poprzednim odcinku, albo dwa odcinki temu. Wiesz co zbudować? Poinformowałem, że głównie będą trackniki z Lego, ale to na razie, bo... No. Czy ja? Potem będą gierki głównie inne, takie wiecie, bardziej realne niż Lego, w sensie wiecie. Tak jak na to Uncharted było. Trochę taką, wiecie, mają realistyczną grafikę bardziej niż gry Lego, bo Lego to jednak Lego. Różne takie gry mają bardziej realistyczną, no. Sektor 47 jest w tamtą stronę. O, no. Za tym wielkim głazem. Seria z GTA też będzie, spokojnie, nie martw się. Będę specjalnie dla Was siedział 7 godzin, by tylko pobrać. Nie, bo u mnie to, w sensie... Bo u mnie GTA, nie wiem czemu, ale się powiera tak, że przez 7 godzin muszę siedzieć przed playką i monitorować, żeby się nie włączyła. 7 godzin, wow. Kupa czasu. Nie patrz w dół, młody. Ale se przeskoczę. Dobra. Musimy wejść na górę. A ty umrzesz. Może mi tutaj Han Solo pomoże. Chyba tak. M
Może u mnie będzie odcinek z Cyberpunka, bo może se kupię, ale to jeszcze zobaczymy, co Cyberpunka kupię. Może odpuść sobie te ryki, dopóki nie wyjdziemy z zasięgu lawin, co? No. W ogóle jak się, bo ja nie jestem trochę w temacie. Jak się byście dowiedzieli, czy Cyberpunk jest, będzie pol, jest polską grą, bo ja nie ogarniam już, czy... Pamiętaj, ja w ogóle nawet nie ogarniam, czy Wiedźmin był polską. Znaczy, wiem, że raczej polską był, ale ja w ogóle nie ogarniam tych tematów, więc... Jakby ktoś był i mógł mi powiedzieć, czy Cyberpunk będzie polską grą. Bo ja nie ogarniam, naprawdę. Możecie mnie uznać za imbecyla, ale tak jest. Nie śledzę bardzo tego, ale... Czerwony klocek. No dobra, no. No to walka. Szelpko. Przekonajmy się, kto jest lepszym strzelcem. Spoko. Wpadło mi chyba... A, ok. Ciekawostka, bo miałem 5 prób do nagrania tego odcinka. Kubek dotyka laserowego ogrodzenia. A co wtedy jest? Zamknij się, nie muszę widzieć. Będę mógł obornie jakoś znalazł drogę. Więc znam niektóre rzeczy, ale tam... Tyle. Dzięki. Tylko co pamiętam, to teraz czuł, więc... No, mogę coś tam wiedzieć, ale... Na górę można się dostać tylko windą. Można było. Wygląda na to, że zniszczyli złącza zasilania, żebyśmy jej nie użyli. Szybko, musimy połączyć te przewody na górze, żeby przekierować zasilanie. Chyba się udało. Tak. A, tutaj tak. Co? Bądźcie gotowi. Zaraz się tam zrobi ciekawie. No skocz tu. Dziękuję. W ogóle tak było, no to jest u mnie, że no. Ciężko jest zgadzać. No może byście weźli, koledzy. Dziękuję. O, Vadera sobie lepią. No. Ostatni sygnał od droidów. Ile myśliwców taj? Dobrze, to znaczy, że nie szukają tutaj. Ciekawe, ile myśliwców taj? AT-AT w ogóle. Potrzebuję przy tym pomocy. Nie ma sprawy. To se przejdziesz. Więc mówię...
No, mimo że nie chciałbym, to no kurde, parę razy. No nagranie się trochę zepsuło. Dzięki. Uwaga! Dobra, to już było widać. To już widać, że to Czubaka zrobił. Tym razem postaraj się nie wywołać lawiny, dobra? To jest chyba Awin? Nie, to jest śnieżny Awin, ale nie mam pewności. Fani Star Wars, powiedz, jak to jest statek. Mi się to kojarzy ze śnieżnym Awingiem, jeżeli... Na pewno jest taki śnieżny Polak. Mi się wydaje, że to jest on. Śnieżny Awing, tak to nazwa. Znajdziemy ci jakieś przejście, czuj. To akurat pamiętam, bo to było tu. No, następna misja dopiero będzie takim, wiecie, zaskoczeniem, którą nagram zaraz, od razu po tej misji, więc. Aha. To zupełnie bezpieczne. Weź, no mega. Nie, długo nie będziesz narzekał. Co ty wyprawiasz? Zgubiłem prowiant, więc robię jajecznicę. Znaczy, mam nadzieję, że to jajka. Ale nie możesz! Pomóż mi tu, młody. Pewnie, że mogę. Widzisz? Mam patelnię. Skaś ten ogień! Teraz naprawdę żałuję, że zabrałem patelnię zamiast blastera. Serio? Możemy wejść przez ten otwór przelewowy na środku, jeśli go otworzymy. Te łańcuchy na górze są do niego przypięte? Dziękuję. No. W porządku, teraz jeszcze drugi. Dla tych wszystkich, którzy dalej chociaż raz mnie obejrzą raz na miesiąc mój odcinek. Dziękuję wam, i tak wszystkim dziękuję. Więc do czego jest ten otwór przelewowy? Nieważne, już się domyśliłem. Oby tylko na dole nie było jakiejś dianogi. Bum. Generał... Tak, bo tam chyba był Artuditu. Nie mam pewności. Nie mam pewności. Czym się tu dokładnie zajmowałeś? Czystością. Czystością? To skąd wiesz, jak wyłączyć osłony? Nie wiem. Chcę tylko odbić Rey. Ludzie na nas liczą. Cała galaktyka na nas liczy. Solo, coś wymyślimy. Użyjemy mocy. Nie w taki sposób działa moc. Nie jesteś trochę za niski na szturmowca? Osłony? Chyba mam pewien pomysł. 15 minut. Let's go. Stoper zaraz se włączę. Nie, no. Nie podoba mi się to, że trudno poznać, kto jest kim, bo zupełnie nie widać twarzy. Próbuję obejść ten problem, nosząc na hełmie czapkę, ale ten Jezuska, Wazer... Dziękuję. Ściana na górze jest bardzo cienka. Mogę wyciąć otwór i wejść do koszar. To wejdź do tych koszar, miło będzie. Czekaj. Pan Solo tu ma stanąć.
Tu. Co? Fajna muza. Ej, w ogóle to chyba jest muza z tej z gry. To jest, mi się kojarzy ona z grze Lego Star Wars The Clone Wars, bo ją mam na kompa, bo sobie ją kiedyś tam kupiłem. To ona mi się kojarzy, bo ona kiedyś leciała w... Ona była w takim jakby miejscu, gdzie był taki fioletowy Jabba. Kojarzę. Odpięły mi się słuchawki. A co spowoduje drugie? Cześć, ja to muszę sprawdzić, bo to wydaje się podejrzane. I'm the Szturmowiec. Co z tego, że wyglądam inaczej? Mam hełm szturmowca. Na pewno nie jestem podejrzany. Na bank. Siema, byczki. Kapitan Fazma. Aha. Trzymać szumowiny z ruchu oporu. Droid! Do czyszczenia podłóg. On chyba jest do czyszczenia podłóg. Do czyszczenia podłóg chyba jest, ale nie wiem. Nie mogę trafić tego białego nocnika z lewej. Za dobrze się schował. Proszę bardzo. Czekajcie, w sumie jak się zastanowimy, no to przed chwilą odpiłem słuchawki, było tak mega cicho, więc w sumie to podgłoszę sobie trochę, bo możecie w ogóle nic nie słyszeć. Przygłościli nas tu. Musimy rozwalić tę płatkę. Słaby punkt. Tam. Ładunki czuję. Już. No, też to zauważyłem. Też jestem mądry, zauważyłem. Bo chyba dotąd doszłem, dalej nie doszłem. Więc no, teraz już nie będę pamiętał zbytnio. Bankson. Tańczymy. Uczynisz kolory, czuj? Chyba chcę. Chęcią uczynić. O.
Aha. FN-2187. Mogłam się domyślić, że okażesz się parszywym znajcą. Nie wspominałeś, że tak blisko się przyjaźnicie, Finn. Zniszczyć ich! Detonator termiczny, hoduł! Widzę. Trafisz w to stąd ładunkiem wybuchu. Ała! Moje uszy. To akurat bolało. Nie polecam na słuchawkach. Chyba, że macie cicho, no to okej. Ała! Pamiętajcie, że ja teraz tego nie przechodziłem, więc... No. Starkiller zrobi porządek z całą resztą, ale wy... Ej, co to jest? Jesteście moi! O, man... No nie. A, o nie, nie, mam jeden HP, mordy. Walka i wygrana. No to mam na imię Finn i teraz ja tu rządzę. Ja tu rządzę, Fazma. Co? Co? Zrób to! Nie możesz być na tyle głupi i sądzić, że będzie łatwo. Trudno się zgodzić. Odstrzelić ci to wiadro z głowy, wyłącz osłony. A to jest w ogóle najważniejsza zagadka tego... Czemu ona to tak łatwo włączyła? Zgniatarkę do śmieci? Owszem. Wypuścić mnie! Jak śmiesz! Czemu ona to tak łatwo włączyła? No ale... Przeszliśmy misję, Trochę pieniędzy wpadło. Ała! Uszy! One bolą, one krwawią! Wy to widzicie i tak w ten sam dzień, kiedy to nagrywam, czyli... Czyli 22 sierpnia. To nowy poziom kłopoty nad Taul.
No, a więc no, po tej katce nic, a nie, nie ma katce. No to wchodzę. Zaraz kończę. Nie, chyba będzie zaraz. No to wtedy kończymy odcinek. Jak nie będzie katce, to nie kończymy i i wtedy zaczynam od razu nowy. No, katce. Padły im osłony! Ruszamy, ruszamy! Słyszałeś, co mówił Snap? To pierwszy. To jest Snap Wexel. No, no to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie.